Czas pandemii dla wszystkich niewątpliwie jest to trudny okres. Podobnie jest również w polskich jednostkach penitencjarnych. W aresztach śledczych i zakładach karnych na mocy artykułu 247 Kodeksu Karnego Wykonawczego zostały wprowadzone również szereg obostrzeń. Te obostrzenia polegają m.in. na wstrzymaniu realizacji widzeń dla osób pozbawionych wolności z ich rodzinami, bliskimi, dziećmi, matkami, ojcami. Są to bardzo trudne chwile zarówno dla bliskich, jak i samych osadzonych. Niemniej jednak z uwagi na okres Świąt Bożego Narodzenia, szczególny czas, bez wątpienia dla każdego człowieka, wprowadziliśmy szereg działań kompensacyjnych, aby osadzonym umożliwić utrzymanie pozytywnych relacji z ich bliskimi, rodzinami, aby te relacje nadal były ciepłe, życzliwe. Skazani w areszcie śledczym w ramach zajęć kulturalno-światowych wykonali kilkanaście kartek okolicznościowych, bożonarodzeniowych, które następnie wyślą swoim bliskim wraz z życzeniami. Te kartki są wyrazem czegoś więcej niż zwykłych życzeń, są wyrazem życzeń przekazanych w formie artystycznej, a mają one wysoki walor artystyczny. Co więcej, poszliśmy krok dalej i nagrali osadzeni, zmotywowani przez funkcjonariuszy służby więziennej, opowieść wigilijną Charlesa Dickensa w formie audiobooka. Ten audiobook był tworzony przez skazanych zatrudnionych w bibliotece aresztu, a następnie w formie prezentu wysyłany do bliskich, dołączony do kartek. Jest to szczególny rodzaj, można powiedzieć, zajęć i szczególny rodzaj prezentu, ponieważ ten audiobook może być przez dzieci, bliskich odtwarzany. Tym samym dzieci mają kontakt z ojcem, głosem ojca, niewątpliwie ma to charakter resocjalizacyjny. Nieprzypadkowy jest tutaj wybór również samej książki, czyli właśnie opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa, która zawiera swoistą przemianę głównego bohatera Scroogea, który ze skąpego człowieka po wizytach duchów świętych staje się człowiekiem życzliwym, szczodrym, otwartym do ludzi. I o to też chodzi w procesie resocjalizacji. Chodzi nam o to, aby zmieniać osadzonych i aby wychodzili, żyli praworządnie w społeczeństwie, przestrzegali zasad prawa, wykonywali pracę, utrzymywali rodziny, a w konsekwencji nie trafiali więcej do zakładów karnych i nie popełniali przestępstw. W tym szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia w imieniu wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej, Dyrekcji Aresztu chciałbym złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich instytucji zaprzyjaźnionych, współpracujących z jednostką oraz wszystkich funkcjonariuszy, pracowników aresztu działających na co dzień na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dla społeczeństwa, a także na rzecz resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Dziękuję bardzo. Ten czas świąteczny jest na pewno wyjątkowo ciężkim czasem. Nas jest dodatkowo obciążony dzisiaj pandemią i ograniczeniem kontaktów z rodziną. Jak sobie z tym radzicie? No radzimy sobie na różny sposób. Bardzo chętnie zaangażowaliśmy się tutaj, jak widać, robienia kartki świątecznych i nagrywania audiobooków. Oczywiście zainicjowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Audiobooki czy czytania książki opowieści wigilijnej, ponieważ chciałem w ten sposób pokazać moim bliskim, że bardzo ich mocno kocham. Mam córeczkę półroczną, z którą nie mogę być, a ponieważ chciałem w taki sposób pokazać jej i przeczytać na dobranoc tą piękną książkę. I korzystając z okazji, chciałbym złożyć życzenia moim bliskim. I chciałbym wam życzyć zdrowych i spokojnych świąt. Kocham was bardzo mocno.